Jakie przepisy zaproponowałeś? W drugiej części zaproponowałem przepis na gnioki z krewetkami. Jest to niesamowita potrawa, bardzo ją polecam. Potrawa kuchni włoskiej, która ostatnio bardzo mnie inspiruje i napędza do działania. Chciałam się zapytać, co poczułaś, gdy zobaczyłaś swojego syna na łamach tej książki? Poczułam ulgę, że po 23 latach mogę być wreszcie dumna z niego i z jego osiągnięć. Całe życie o tym marzyłam, ciężko na to pracowałam i przyznam szczerze, że jestem spełnioną, szczęśliwą matką. Trzymam za niego kciuki, bardzo w niego wierzę i wiem, że ma ogromny talent do gotowania. To wyróżnienie dla niego jest moim też wielkim sukcesem, tak jak i jego sukcesem, moim sukcesem jako matki. Pani jest stylistką gwiazd, no i również bardzo często ocenia Pani ich styl, ich ubiór, ich fryzurę. A jak jest z oceną potraw syna? Widzę progres w potrawach syna. W pierwszej części książki Szczypta Luksusu to była, bardziej powiedziałabym, inspiracja syna. To była rybka i zupa z kurek. Teraz w tej książce jestem zaskoczona, bo jest to potrawa już w tym momencie troszeczkę bardziej ambitna. Mnie nieznana kompletnie, więc jestem mile zaskoczona. Widzę, że mój syn się wspaniale rozwija w tym zawodzie. Ewaluuje, jest progres i jestem szczęśliwa, bo chyba to jest jego kierunek, w którym on powinien pójść. Mam do Ciebie pytanie, kiedy w ogóle poczułeś pasję do gotowania, bo bez pasji no, nie da się być kucharzem. To raczej smutna historia, ponieważ ja skończyłem, że tak powiem, jedną dyscyplinę, którą bardzo kochałem. Ja boksowałem całe życie, nie zajmowałem się gotowaniem. I przyszedł taki moment w moim życiu, że musiałem coś wybrać, co robić dalej w swoim życiu. No i stwierdziłem, że jedynym, co ja umiem w życiu, to dobrze przyłożyć komuś w twarz i ugotować dobry obiad, więc po prostu wybrałem jedyną pozostałą mi możliwość. No i poszedłem w to tak samo jak w dyscyplinę poprzednią, po prostu na najlepiej jak tylko mogłem. A jak mama Cię motywuje? Mama po pierwsze motywuje mnie swoją własną osobą. Moja mama jest kobietą sukcesu, moja mama w życiu sobie poradziła, moja mama w życiu nadaje mi tor, więc dla dumy mojej mamy ja muszę być najlepszy. Sama mam syna i powiem Pani szczerze, że gdybym w przyszłości usłyszała takie słowa, to chyba bym się popłakała ze szczęścia. Życzę Pani tego z całego serca.